Bez krawata w Radiu Yard. Przed mikrofonem Paulina Górska, a ze mną w studiu Radio Yard Rafał Supiński, aktor współpracujący z Operą i Filharmonią Podlaską, ale także z wieloma instytucjami kultury w regionie i w Polsce. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry. Witam was wszystkich, moi drodzy słuchacze. Sezon jesienno-zimowy artystyczny trwa w najlepsze i to jest sezon bardzo pracowity dla ciebie. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, jak działasz na polu edukacyjnym i co się dzieje w szkołach, bo w tym roku wyszedł program, gdzie główną rolę gra Tuwim. Zgadza się. Paulina, dzieje się mnóstwo, jeśli chodzi o edukację, ponieważ wraz z Operą i Filharmonią Podlaską, która otrzymała grant z KPO, czyli z Krajowego Planu Odbudowy, stworzyliśmy spektakl, warsztat dla dzieci w klasach 1-3, który polega na escape roomie tak naprawdę, czyli na zagadkach. Sam scenariusz... Ciekawa forma, czyli taka bardzo rozwijająca dzieci, pobudzająca wyobraźnię. Zgadza się, to był mój cel. Jest to dedykowane właśnie dla dzieciaków w tym wieku. Zależało mi na tym, by ich percepcja, ich wszystkie zmysły były pobudzane. Chociażby przez śpiew, czyli zmysł słuchu, zmysł wzroku poprzez ogromny plakat wiersza, lokomotywa, gdzie wspólnie czytamy w rytmie. A oprócz tego tak naprawdę te zagadki, które powodują, że te dzieciaki szaleją na tym punkcie i bardzo się mocno angażują. Już mamy mnóstwo informacji zwrotnych od nauczycielek i od samych naszych najmłodszych widzów, że ten warsztat, spektakl jest niesamowity, ponieważ angażuje te dzieci w taki sposób, gdzie często nauczycielki mówiły: jejku, nie wiedziałam, że tak można zaangażować, stworzyć coś takiego. I raz usłyszałem, że pewna pani powiedziała: to ten spektakl jest dla mnie inspiracją, żeby tworzyć takie lekcje tego typu, bo to jest nowatorska forma nauki właśnie muzyki poprzez literaturę Juliana Tuwima, a także wprowadzanie ich w zabawę, pobudzanie kreatywności. Tutaj nie ukrywajmy, ta kreatywność dzisiaj jest to nominał XXI wieku. Dzisiaj trzeba być kreatywnym. Nie tylko mówię o takiej kreatywności, która jest źle kojarzona, wręcz przeciwnie. Potrzebujemy kreatorów. Dzisiaj jest dużo osób, które są odtwórcze, a potrzebujemy osób, które będą twórcze, które będą tworzyły. Tego typu działania, jak trening kreatywności, który wprowadziłem w te warsztaty, powoduje, że dzieciaki się angażują i odpowiadają mi na końcu, jak zadaję im pytanie, czy lubicie zagadki? Tak. A czy będziecie rozwiązywać zagadki? Oczywiście. I to jest ważna rzecz, bo na końcu spektaklu, warsztatu opowiadamy, o dzieci otrzymują od nas gadżety, gdzie również dostają kod QR i wszystkie wiedzą, co to jest. To jest hit. Wszystkie wiedzą, co to jest. Najmłodszy nawet 6-7-latki. XXI wiek, zaawansowana technologia. Dokładnie. Nie ukrywajmy. I mówią, a to jest coś, co się skanuje. Ja właśnie mówię tak. I tam znajdziecie grę. Wejdziecie do gry, gdzie będziecie mogli rozwiązywać zagadki związane z Julianem Tuwimem. I na końcu jest prezent dla nich przygotowany. Zaczęliście te warsztaty od Choroszczy. Jakie jeszcze miejscowości odwiedzicie? Bo rozumiem, że są takie warsztaty objazdowe, gdzie docieracie do tych mniejszych miejscowości, gdzie nie ma docelowych dużych ośrodków kultury. Zgadza się. Taki był cel i tak go realizujemy. Tak Choroszcz, Zabłudów, Fasty, teraz Janowszczyzna, wszystkie te mniejsze miejscowości, bliższe i dalsze od Białegostoku. Powiedzmy teraz o panelu dyskusyjnym, który odbywa się w Książnicy Podlaskiej. Ty jesteś jego moderatorem i zarazem inicjatorem, rozumiem, w ramach projektu Poza Ramami. Zgadza się. Ten projekt Poza Ramami jest to również projekt, projekt stypendialny, który otrzymałem z Krajowego Planu Odbudowy. I w ramach tego projektu tworzę spektakl integracyjny z wykorzystaniem technologii AR oraz muzyki Filipa Glassa. To jest moje pierwsze zadanie. Niemniej jednak postanowiłem, że w ramach tego stypendium będę organizował panele dyskusyjne, by moim widzom przyszłym, a także widzom ogólnie rzecz ujmując, przybliżyć, czym jest technologia AR, i dlatego było spotkanie z Robertem Burzyńskim, Dawidem Jackowskim, którzy są świetni, jeśli chodzi o technologię AR. Galina Komendera, pianistka, która wypowiadała się na temat muzyki i kreacji muzycznej w spektaklu, a również są takie panele, które mówią o choreografii, o kreacji choreograficznej w teatrze. I tutaj gośćmi są Hanna Mocarska, Paula Gogol oraz Nicolas Melita.
muzyka Filipa Glassa zabrzmi w Białymstoku w sposób niebywały, ponieważ oprócz fortepianu będziemy mieli kwartet smyczkowy, a także kontrabas. I możemy zdradzić, kiedy to wydarzenie się odbędzie? To koniecznie, główne docelowe? Koniecznie. Drodzy Państwo, wydarzenie się odbędzie 16 grudnia o godzinie 19 w Książnicy Podlaskiej na 6 piętrze. Warszawa ma teatr 6 piętro i od 16 grudnia również Białystok będzie miał swój teatr w siedzibie Książnicy Podlaskiej pod tytułem 6 piętro. I koniecznie należy zapamiętać tę datę, 16 grudnia. Słuchając Ciebie, nie da się nie zauważyć, że jesteś fanem interaktywnych spektakli i wydarzeń. 27 grudnia w Białostockim Ośrodku Kultury odbędzie się premiera muzycznego spektaklu Karolcie i Sekret Świątecznej Nocy. Proszę tak więcej jest. O tym spektaklu, bo to będzie w Białymstoku. To będzie w Białymstoku. Słuchajcie, moi drodzy słuchacze, 27 grudnia odbędzie się spektakl ten, o którym powiedziałaś, o godzinie 18. To jest spektakl, który opowiada o dziewczynce, która przestała wierzyć w święta Bożego Narodzenia. Nienawidzi tych świąt, trochę jak Ebenezer Scrooge. Dokładnie tak. A to wszystko za sprawą relacji, która się nie ułożyła, ponieważ relacji, właściwie nieobecności jednego z rodziców. Mm-hmm, czyli bardzo smutna historia. Przeciwnie. Zaczyna się smutno, ponieważ tata nie przyjeżdża na święta Bożego Narodzenia. Karolcia się o tym dowiaduje, kiedy jest na zakupach ze swoją mamą i wtedy zaczynają dziać się dziwne rzeczy, ponieważ nie wiemy jak, o czym też nie chcę zdradzać Państwu, jak to się dzieje. Karolcia wędruje przez 12 różnych światów, które uczą ją, czym są święta Bożego Narodzenia. Te światy będą Wam bliskie, ponieważ są nie tyle zapożyczenia, a raczej cytaty z naszego regionu, z Podlasia, które mają przybliżyć naszą kulturę naszym widzom. Jest to forma zabawna, nie ukrywajmy, jest to forma zabawnego musicalu, gdzie wykorzystujemy znane utwory świąteczne, oczywiście w polskim tłumaczeniu, do którego się przykłada Krzysztof Szubzda, bardzo znany nam i stand-uper, i mógłbym tak powiedzieć, ale to również literacki człowiek. Będzie o tyle niesamowite, bo Karolcia, wędrując przez te różne światy, dowiaduje się czegoś więcej nie tylko o świętach Bożego Narodzenia, ale o sobie. I zakończenie oczywiście będzie happy endem. Trochę wprowadzamy takiej ckliwości, która wydaje mi się na te święta jest nam potrzebna tylko po to, żeby poprawić nam humor. To będzie premiera 27 grudnia. Czy możemy liczyć, że tych spektakli będzie więcej? Będą grane w różne dni? Jak to będzie wyglądało? Ja wierzę, że tak, okay. Ponieważ już jest sprzedana ponad połowa sali, a myślę, że w ciągu kilku dni sprzedamy całą salę. Zamierzamy dalej kontynuować ten spektakl, ponieważ wierzymy w jego przesłanie. I wierzymy, tak jak rozmawiamy z teamem kreatywnym, że czegoś takiego tutaj w Białymstoku nie było. Nie było pod tym względem, że tworzą to artyści białostoccy i chcielibyśmy, to jest taka inicjatywa oddolna, ponieważ pomyśleliśmy sobie, kurczę, fajnie by było zrobić coś innego z pasją i dla innych. I to jest nasz cel, to jest nasze motto i rzeczywiście każdy się z nas angażuje i z kim nie rozmawiam, to ma ogromną frajdę stworzenia tego spektaklu i wierzę, że ta energia, ta taka dobra atmosfera naszej pracy przełoży się na efekt, a także na poczucie widza, który zostanie tak naprawdę wciągnięty w tę historię i wierzę w to, że po tym spektaklu, tak naprawdę przyjdzie na spektakl, zostanie wciągnięty w inny kompletnie wymiar i wyjdzie w innej atmosferze. Brzmi intrygująco. Przypominamy 27 grudnia w Białostockim Ośrodku Kultury. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Gościłam Rafała Supińskiego w studiu Radia Yard. Rafał będzie naszym gościem jeszcze nie raz, myślę, więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Cieszę się już na kolejne spotkania. Bez krawata w Radiu Yard.